spotkanie federacji, która liczy już przeszło 200 członków Międzynarodowej Federacji Stowarzyszenia działającego na rzecz rodzin, a która to federacja podpisała tak zwaną deklarację wenecką. W tym roku federacja postanowiła spotkać się i podsumować swoją działalność roczną właśnie w Toruniu. El propósito de la declaración de Venecia es conseguir que todos los territorios ofrezcan a las familias un ámbito adecuado para vivir y para ser agentes de desarrollo y por lo tanto contribuir a un futuro mejor. Abbiamo davanti le sfide dei cambiamenti climatici, guerre, vojne, povertà, bieda, fame i głód. La famiglia può essere la chiave per risolvere tutte queste sfide. Wyznaczymy kilka kolejnych etapów na rozwoju tej misji, niezwykle ważnej i trudnej, wspierania rodzin, rodziny na świecie. My staramy się w regionie, jak Państwo wiedzą, widzieć rodzinę, człowieka, a szczególnie potrzebującego wsparcia jako priorytet naszych działań. I wszystkie inne działania są podporządkowane właśnie temu celowi. Accanto a questi temi della famiglia, della natalità, eccetera, c'è anche questo tema molto importante di questo anniversario, di queste celebrazioni per Copernico e speriamo che questo appunto intensifichi ancora di più questo rapporto che appunto è nato e penso che si svilupperà nel tempo. Moja rola w ONZ-cie to właśnie rekomendowanie działań, które pomogą rodzinom i jest dla mnie bardzo interesujące zobaczyć właśnie co dzieje się tutaj, bo oczywiście z perspektywy międzynarodowej to mamy oczywiście rekomendacje, mamy wytyczne ogólne, ale jakie akcje są podjęte na poziomie tutaj regionalnym, lokalnym, miejskim, jest to dla nas bardzo ważne, by zobaczyć co się dzieje. Deklaracja wenecka, jak to zostało powiedziane, jest zbiorem wartości, w które wpisujemy się, które z mojego poziomu staramy się przekładać na kwestie operacyjne, czyli najczęściej na projekty finansowane ze środków unijnych. I właściwie wchodząc do deklaracji weneckiej nie wchodziliśmy tam z pustym bagażem, tylko pokazaliśmy im nasze rozwiązania, nasze sposoby działania, między innymi z rodziną. Takim świetnym przykładem jest projekt Rodzina w Centrum, który jest realizowany w naszym województwie.